czekaliśmy na to zwycięstwo od pierwszego meczu na wiosnę, gdzie Górnik jeszcze pod wodzą trenera Roberta Bunowicza wygrał z Chojniczanką w takich bardzo trudnych i zimnych okolicznościach, grając w 9, strzelił w 90, 95 minucie jedną, później drugą bramkę i do tej pory nie przyszło nam wygrać żadnego meczu. Przyjąłem drużynę miesiąc temu, dokładnie 9 maja i początki były bardzo trudne. Pierwszy mecz przegrany u siebie z Gryfowem, gdzie wszyscy mówili, że to mecz o życie, bo musimy wygrać, żebyśmy się utrzymali w lidze. Później przyjechał Rof Rybnik, przegraliśmy 0-2. Dopiero w niedzielę pojechaliśmy do Katowic i coś tam zaczęło zmieniać już w tym składzie. I pierwszy raz od pierwszego meczu nie straciliśmy, nie, bo tam jeszcze był chyba z Toruniem i z Dzierżowicami remisy, ale nie straciliśmy bramki. Przedstawiłem drużynę troszeczkę inaczej niż to grał trener Bubnowicz. Moim zamysłem było takie, żeby po prostu jak nie tracimy bramki, to coś może uda się szczelić. I w tych pierwszych meczach to nie wychodziło. Dzisiaj się udało, no z tego się bardzo cieszymy, tym bardziej, że to są derby. Wiadomo, że każdy z zawodników, to co mówiłem redaktorom wcześniej, że ja tutaj, moja motywacja to równała się zeru na dzisiejszy ten mecz. Ja tylko dzisiaj narysowałem skład, jak mamy grać, jak mamy się przesuwać. Zostawiłem chłopców samych, sami sobie porozmawiali jeszcze, zdopingowali się i się dzisiaj udało. No i uważam, że to był najlepszy mecz w naszym wykonaniu, no, jak ja jestem tutaj trenerem i bardzo się cieszę, że to nastąpiło w ostatnim meczu, gdyż tutaj już jakieś tam wszyscy dopisywali mi, przypisywali, że tylko punkty zdobywamy, moja drużyna zdobywa punkty po walkowerach. Ale nie ukrywam, że walkower za ławą dał nam utrzymanie i to musimy sobie po prostu jasno stwierdzić, bo jeżeli by nie było tego walkowera, to ja po prostu nie wiem, co by było, co by tam się działo. Byliśmy przygotowani do tego meczu dobrze, byliśmy z Piotrem Przerywaczem na obserwacji, jak grała ława w turze Turek. Mieliśmy swoje tam rozpoznanie. Ale cieszę się, że tego meczu nie było. Dzisiejszy mecz też się bardzo obawiałem, bo 8 naszych zawodników studiuje na Wałbrzyskiej uczelni i od poniedziałku brali udział w Opolu w Mistrzostwach Polski. Tą drużyną opiekuje się trener Bubnowicz. Tutaj pan kierownik Czesiek Zapor zapytał, kogo daje. Było 8, powiedziałem, że wszystkich 8. Bałem się o to, ale trener Bubnowicz ich nie eksploatował za dużo. Może to akurat wpłynęło dobrze na ich dzisiejszą postawę, gdyż my nie mamy rezerw w Wałbrzychu i wielu zawodników, mało grania. Ja odwrotnie, tak jak ten powiedział, że zagrali najlepszy swój mecz. Uważam, że zagraliśmy najsłabsze swoje zawody tutaj. Nie mogę odmówić tutaj chłopakom zaangażowania i tego, że nie chcieli, bo na pewno była z ich strony walka. Natomiast nie ma co ukrywać, zabrakło pomysłu na sytuacje ofensywne. Było ich za mało. Ten początek drugiej połowy był taki, że zachnęliśmy Górnika do obrony. Niestety straciliśmy piłkę w środku pola, poszła kontra. 1-0 i później praktycznie waliliśmy go w mur, Górnik nas kontrował. I tak jak powiedziałem, sytuacji nie stwarzaliśmy. Przykro mi, że stały stadion ludzi przyszedł. Dzisiaj zagraliśmy takie zawody, a nie inne. Przegraliśmy tak ważny dla nas mecz. No, wiedzieliśmy, że ten mecz jest dla nas bardzo ważny, że to są derby. Każdy był przygotowany na to. Niestety zagraliśmy na najgorszy mecz w rzeczywistości. Nie graliśmy tego, co sobie założyliśmy przez całą rundę. Widać to było po meczach u siebie, że potrafimy grać tą piłkę, grać ziemią. Niestety dzisiaj 80% piłek było grane górą, bez pomysłu. Niestety, nie wiem, co mam powiedzieć. Jestem załamany, cała drużyna jest załamana, bo chcieliśmy udowodnić, że coś ruszyło tej drużynie, że ta głowa jest naszą twierdzą. Niestety dzisiaj zawaliliśmy na całej linii i bardzo to przepraszamy. Dziękuję. Jeśli są pytania, to proszę dostępny jest także dyrektor Przemysław Bożek. Ale mecz trwa 90 minut, więc jedna, druga pytanie wyszła. Właśnie dlaczego z taką konsekwencją w cudzysłowie szło granie górą? No i panie trenerze, ten trener Chrobrego, co nie wyszło, to widzimy, więc jakby pan mógł zdradzić, jaka była taktyka na ten mecz, bo ciężko było tego się dopatrzeć.
Taktyka była taka, że mieliśmy grać prostopadłe piłki na naszych bocznych pomocników, plus na Damiana i Michała Jakowa, mieliśmy szybkich zawodników, chcieliśmy grać po ziemi, te piłki prostopadłe, widzieliśmy, że Górnik w obronie, powiedzmy, ma zawodników dynamicznych, gdzieś tam troszeczkę inaczej gra niż inne drużyny, chcieliśmy to wykorzystać, próbowaliśmy to w tygodniu robić na treningu, no niestety nie udało się, wydaje mi się, że tutaj sporą rolę grały nerwy i to miało duży wpływ na przebieg tego meczu i troszeczkę zabrakło tych piłek z środka pola, Górnik też fajnie się później cofnął, zorganizował z tyłu i nam było ciężko, no, kilka razy może też powiedzmy sobie przy 0-0 nie były to 100% sytuacje, ale z bramki chyba była piłka wybita czy blisko bramki i to było za mało, ale tak jak mówię, no, chcieliśmy wykorzystać swoje boki, szybkość Konrada czy Bartka, też Damiana i Michała, no i tego nam zabrakło. Jeszcze wspaniały Biorka i Katowicki Sport, limit czy granica punktowa nie została wypełniona, 2 punktów zabrakło do tego limitu postawionego przez władzę klubu. Spodziewasz się, że zostaniesz zdymisjonowany? Trzeba brać takie rzeczy pod uwagę, no bo tak jest piłka. Nie ma się co tutaj tłumaczyć, że graliśmy w tym limicie, było z pierwszymi 5 zespołami też był taki mecze, tak? Nie zdobyliśmy punktów po naprawdę dobrych grze w tamtych spotkaniach. Dzisiaj był mecz taki, że remis nam nie zjadało, tak? Biorąc pod uwagę, jeśli chodzi o tę sytuację, aczkolwiek mówię, my tu chcieliśmy przede wszystkim wygrać dla kibiców i dla siebie, bo to braliśmy pod uwagę, o tym na pewno nie rozmawialiśmy, no, ale to trzeba się ze wszystkim liczyć, taki jest zawód trenera i nie ma co się ukrywać. No. Panie trenerze, a skąd pan mówi, że może nerwy wzięły, dlatego że tylu ludzi przyszło, ale była taka zachęta, żeby ludzie... Oczywiście, ja też tak bym to odbierał, że jednak czym więcej ludzi, to się lepiej grać. No nie każdy jest przyzwyczajony, trudno powiedzieć, może czasami ta chęć paraliżuje. To jest trudno zrozumieć, ale no, takie rzeczy się zdarzają i nas to dzisiaj spotkało. No, tak jak Łukasz powiedział, jest nam przykro, bo zagrać słabe spotkanie w tym najważniejszym dla nas meczu, gdzie przyszedł komplet publiczności praktycznie, no to nie jest to nic miłego dla nas. Naprawdę boli nas to bardzo. Są też sprawy chyba sportowe, których w tych emocjach ciężko dostrzec. Chyba nikt nie będzie kwestionował obecności takiego piłkarza w drużynie jak Ulatowski po tym meczu. Wie pan co, ja zgodzę się z panem, tylko nie lubię się tłumaczyć. Ja co mecz nie mam 6-4 zawodników, nikt tego nie mówię, tak? Bo moim jest rąk tak poskładać. Krzysiek na pewno jest zawodnikiem nie tylko takim, który potrafi odebrać piłkę, ale wziąć na siebie ciężar gry. I nie ukrywam, że to jest... Dzisiaj troszeczkę na pewno tego zabrakło, ale ja nie chciałbym tutaj się w prosty sposób tłumaczyć, że nie grał Krzysiek, czy Kali, czy Welina nie ma. Mieliśmy na to 2 tygodnie czasu i jasne, że są zawodnicy, których jest trudno zastąpić. Na pewno tak się było. Panie trenerze, a może te 2 tygodnie wolnego tak wpłynęły na drużynę? Ja bym się zgodził tutaj, jak by nam zabrakło sił, ale my fizycznie do końca meczu dobrze wyglądaliśmy i tutaj mówię, w kwestiach mentalnych ten mecz po prostu przegraliśmy. A propos kontuzji, panie trenerze, to nie martwi pana taka sytuacja, że zawodnicy podają sobie piłkę na 5-10 metrów i robią błąd, nie wiem, metra, dwóch, później to piłkę wypuszczają, bo źle przyjmują, takie elementarne błędy i są ostre starcze z zawodnikami gości. Czy nie dbają w ogóle o swoje zdrowie, czy to na pewno... No nie, ale właśnie to znowu muszę się odnieść do tego, co mówiłem. No, czym jest spowodowane złe przyjęcie piłki zawodnika, który robi to za każdym razem dobrze, w poprzednich meczach, czy na boisku, tak? Właśnie gdzieś stresem i... No to jest samo. Jasne, że tak, no to nie ma tłumaczenia. No, ja też tak uważam, dla mnie czym więcej ludzi, tym powinno się lepiej grać. No widocznie, nie wiem, no to trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo zwłaszcza, że raz, że kontuzję, a dwa, mogliśmy stworzyć kilka sytuacji, bo gdzieś tam wychodziliśmy z kontrą, załóżmy i ktoś sobie za daleko tą piłkę wypuścił i trzymał obrońcę. I też z tego, to też było spowodowane tym, że tych sytuacji nam brakowało. No, to zgodzę się, no były takie sytuacje i naprawdę ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Ale chyba jakieś odpowiedzi udzielił trener gości na to, co oglądaliśmy. Podałem skład, wyszedłem, tak? I chłopcy sobie poukładali ten mecz sami. To znaczy... Redaktor Słowa zadzwonił do mnie po meczu w Częstochowie i pytał się już o mecz z Chrobrym. Powiedziałem, że no, wie pan, no, panie redaktorze, no, chłopcy, jest jeden wielki błąd, bo chłopcy już myślą, przepraszam chłopcy, bo to jeszcze niedawno trenowałem juniorów młodszych w Górniku, a tutaj już są dorośli ludzie. No, zawodnicy już o tym mówili, o tym meczu z Chrobrym tutaj, a nie o meczu z Kalisją. I to dla mnie było takie niepokojące, bo
wiadomo, chcieliśmy się pożegnać ze swoją publicznością godnie i gdzie nas wspierała, kibice nas wspierali przez cały ten okres niepowodzeń i niestety też przegraliśmy. No. I dlatego mówię, że taki, właśnie odpowiadam, to był taki ważny mecz dla naszych zawodników. I to co powtórzę jeszcze raz. Nie motywowałem w ogóle drużyny. Powiedziałem, że wy wiecie lepiej. Wy z tą drużyną się spotkaliście częściej. Wiecie lepiej, jak macie co i co zrobić. Ja wam narysuję skład, jak się poprzestawiamy, jak poprzesuwamy. Stałe fragmenty gry i tak dalej, i tak dalej. To taka była moja motywacja. Dlatego też pytanie do naszego kapitana. Czy to jest możliwe? Oczywiście nie powtórzenie dokładnie takiej samej sytuacji, ale ten rodzaj mobilizacji w naszym zespole, bo bardzo często przez całą rundę, bo jesteśmy też na końcu rundy, no przegrany mecz nas tutaj Głogowian smuci, tak? Owszem, ale oba zespoły zakończyły sezon. Tak mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że bardzo często, mówiąc krótko, trener krył wasze błędy, nie raz, nie dwa brał na siebie, jak to się mówi po męsku, teraz na klatę, tak, brał to co wygrywaliśmy na boisku. Był kłopot z rozegraniem dwóch dobrych połówek w całym sezonie, w całej rundzie wiosennej, bo był kłopot i jesteśmy na końcu, to widzimy. Jak wy się mobilizujecie? Mobilizacja? Wiadomo, trener przedstawia nam analizę gry, jak mamy przeciwnika, jak on wygląda, jakie są jego silne i słabsze strony. Podaje skład, wiadomo, mobilizuje nas, my mobilizujemy siebie w szatni. Każdy doskonale wie, co ma zrobić w meczu, jakie ma zadania, czego ten trener rozlicza. Skoro w dzisiejszym meczu, bo ja bym powiedział, że zdarzały się może, nie zawsze były połówki meczu, były może gdzieś na równym poziomie, ale zdarzało się, że była po prostu średnia, druga była na przykład wyśmienita, tak bym to określił. Według mnie w dzisiejszym meczu no, gdzieś te umiejętności, koncentracja, nie wiem, właśnie dziwi mnie to, bo taki mecz, to każdy powinien być jeszcze bardziej sprężony, no ale gdzieś to zawiodło, nie wiem, no mówię, no ciężko mi to zrozumieć, że zagraliśmy tak słabe zawody, gdzie przez całą rundę było widać, że potrafimy grać, mamy pomysł na grę w rzeczywistości, to się zmieniło po słabszej rundzie jesiennej. Bo widać, że naprawdę u siebie to jest całkowicie inny zespół. Pozwolę sobie kontynuować i teraz kolejny, jeśli będę miał ochotę. Zadałem to w kontekście także przyszłego sezonu. Jeżeli, a mówi się teraz tak dużo, że mają być nowe cele na nowy sezon, to chodzi o to, jak to jest z waszą odpornością psychiczną w meczach, które są na dużym stresie. Bo jeżeli będziemy o coś walczyć, to rzeczywiście takich meczy, których wynik korzystny, przede wszystkim wynik punktowy będzie potrzebny. Czy to jest do poprawy, taki element, który wymaga poprawy zdecydowanie? Wydaje mi się, że są może jakieś delikatne szczegóły do poprawy. Mecze z czołówką pokazały, że gdzieś brakowało troszeczkę gdzieś szczęścia w przypadku, bo mieliśmy trzy mecze wjazdowe u lidera, wicelidera i z Chojnicami, który był wtedy na trzecim miejscu i pokazaliśmy, że naprawdę potrafimy z nimi grać. Byliśmy zespołem lepszym w Bytowie, w Rybniku, niestety zabrakło sił. Byliśmy po dwa tygodnie, zagraliśmy cztery mecze, zrobiliśmy 2,5 tysiąca kilometrów, było bardzo ciężko. No, brakło sił w końcówce, dlatego przegraliśmy tylko i wyłącznie. A kwestia, wydaje mi się, psychiczna jest w porządku. No, delikatne szczegóły można poprawić. Ale to w każdym zespole, nawet w Barcelonie czy każdym innym, trzeba poprawiać. Dziękuję. Panie dyrektorze, teraz zasępiony, no nie ma co się dziwić. Limit punktowy niewykonany. Zanim dzisiejszy mecz po prostu. Zanim odpowiem na temat dzisiejszego meczu, to zadam takie przewrotne pytanie. Panie redaktorze, gdzie pan mieszka? Ja mieszkam na Armii Krajowej. Czyli w Głogowie. Podobnie jak ja, też płacę podatki w Głogowie. Wczoraj miałem bardzo męską rozmowę z całą drużyną w obecności sztabu. Stanąłem naprzeciw 25 ludzi, którzy chcieli ze mną podyskutować. Takie trzy rozmowy miałem, odkąd jestem w klubie. Była pierwsza rozmowa, kiedy się przedstawiłem, bo część zawodników mnie nie znała. Druga rozmowa to była w przerwie meczu z Kluczborkiem. I trzecia rozmowa była wczoraj. Wczoraj nie przespałem północy. Może pozostawię słodką tajemnicą, o czym wczoraj dyskutowaliśmy. Ale dzisiaj, jako mieszkaniec Głogowa, to muszę stanąć przed ponad 2000 publiką i przeprosić za to, co się stało. Bo ich ciężko zarobione pieniądze, moim zdaniem, nie boję się tych słów, zostały źle wydane.
nie należę do osób, które mówią przed dziennikarzami, zanim powiedzą coś w szatni. Natomiast mogę powiedzieć jedno. Niespełnienie limitu będzie miało konsekwencje wobec zawodników, również wobec trenera. Nie wiem, czy finansowe, czy są takie możliwości. Ja na razie podpisałem, właściwie nie ja, nowy prezes podpisał, ile mi wiadomo, 3 kontrakty. Pozostałe są kontrakty podpisane przez naszych poprzedników i my musimy je realizować. Natomiast odpowiadając tak, to prawda. Odkąd jestem, Chrobry zagrał tak naprawdę bardzo słabe zawody w Oławie i bardzo słabe zawody dzisiaj. Z całym szacunkiem dla klubu Górnik Wałbrzych i dla tej drużyny gratuluję zwycięstwa, ale umówmy się. My tego głośno nie mówiliśmy. Dla mnie Chrobry by się obronił dzisiaj, gdyby wygrał z Górnikiem 3-0. Bo sytuacja na wiosnę Górnika, pewnego dołka i też sytuacja wczorajsza w rozmowie zawodników wróżyła i miała przekonać mieszkańców Głogowa, a także mnie do tego, że ta drużyna ma walczyć o awans, czy też walczyć o wysokie cele, na przykład pierwsza piątka. Ja już gdzieś tam powiedziałem dziennikarzom, że taki będzie cel na następny sezon. Natomiast dzisiaj mam inne pytanie dla siebie, też dla prezesa, dla osób, które od niedawna są w tym klubie. Trzeba się naprawdę zastanowić, czy w ogóle taki cel stawiać. Czy może jednak nie pójść w innym kierunku i nie zrobić pewnego przewietrzenia bardzo poważnego, łącznie z konsekwencjami tego, że będziemy w następnym sezonie walczyli albo o utrzymanie, albo nawet z konsekwencją spadku z ligi. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że wiem, że zarobki, które są w Chrobrym Głogów, to są zarobki, powiedzmy, gdzieś na 5. miejscu w tej lidze. Drugi sezon mamy 8. miejsce. Szanowni Państwo, gdyby nie dobra wiosna, to się umówmy. To my moglibyśmy walczyć o utrzymanie. Ja na to zgody nie dam. Dlatego, że jestem z tym klubem od 30 lat i ja mogę zrozumieć wszystko. Można przegrać nawet z ostatnią drużyną, ale pod jednym warunkiem, jeśli będzie walka. Ja się na sporcie nie znam, nie jestem trenerem. Dzisiaj może faktycznie zawodnicy robili w ślizgi, walczyli, to zadaję sobie proste pytanie. Ile mieliśmy akcji w meczu bramkowym? Bo ja nie widziałem jednej z 3 minuty. Później oglądałem cały mecz i powiem szczerze, akcji bramkowej nie widziałem. Tak się tego głównie gra. Te derby paradoksalnie są obrazem całego sezonu.